No cześć, cześć. No wiem, że dawno nie dzwoniłem, no ale będę raz na jakiś czas dzwonił. No, ostatnio nie było o czym mówić, ale teraz jest. Po pierwsze, jest wreszcie moja pogoda. Proszę bardzo, cyk. Krótki spodzień, ciach, klapka i można iść w pięknych okolicznościach przyrody, piękny las. W ogóle to jest dobry moment, żeby zacząć trochę łazić po podwórzu, a nie tylko siedzieć przy komputerze non-stop. Gierki i Excele, bez przesady. Ale o czym dzisiaj? W poniedziałek, dzisiaj jest piątek, w poniedziałek w tym tygodniu była konferencja o autonomicznych samochodach Tesli, na której Elon Musk powiedział kilka interesujących rzeczy dotyczących tego, co w tych Teslach się pakuje w tej chwili. I muszę powiedzieć, że oglądałem całą konferencję, ponad 2 godziny, i tak zrozumiałem, powiedzmy, że z 70, może nawet 50% tego, co było mówione, bo była ona bardzo, bardzo techniczna, ale no, było kilka ciekawych rzeczy i Elon Musk powiedział, że po pierwsze, wtedy, czyli od, jak było w poniedziałek, no to od 10 dni już do wszystkich Tesli, które są produkowane w ich fabryce, ładują cały hardware, czyli jakby mikrochipy, wszystkie te kamery, wszystkie radary, które są zamontowane na samochodach, takie, które będą gotowe do w pełni autonomicznej jazdy, nie? Czyli no właściwie nie będzie już żadnego ograniczenia technicznego, żeby tą autonomiczną jazdę włączyć. Poza jednym, poza softwarem, czyli jakby, no wiecie, kodem, który będzie tym samochodem sterował i decydował o tym, kiedy przyspieszyć, kiedy zahamować, kiedy co się ma wydarzyć. Więc tutaj jeszcze może się dużo wydarzyć. I Elon Musk mówi, że do połowy 2020 roku ten system ma być już na tyle gotowy, żeby kierowcy włączający autopilota nie musieli już patrzeć na drogę w ogóle. Więc no, muszę powiedzieć, że to jest dość odważne stwierdzenie. Powiedział też, że w ciągu 3 lat prawdopodobnie zaczną wymontowywać kierownice z tych samochodów po to, żeby ludzie już nawet nie musieli za nimi siadać i w ogóle interweniować, żeby w jakikolwiek sposób przeszkodzić temu komputerowi, żeby jechał tą Teslą za nas. Nie? No, muszę powiedzieć, że grubo. Ja nie wiem, czy jestem w stanie zaufać temu, chociaż oczywiście było tam całe backstory tego, że jak te komputery się uczą, w jaki sposób cała flota Tesli, która jeździ już dzisiaj po ulicach, czyli niezależnie od tego, czy jest włączony autopilot, czy nie włączony, to one sobie jeżdżą i cały czas jakby każda sytuacja, na przykład niebezpieczna, coś wyskoczy przed taki samochód, więc kierowca na przykład dynamicznie zahamował. Jeżeli był wtedy w trybie autopilota, to samochód wie, że kierowca jakoś zainterweniował i od razu wysyła wszystkie informacje, całe nagranie wideo, wszystkie zdjęcia, jakby wszystko, co się wydarzyło z tym samochodem, trafia do bazy po to, żeby w tej bazie ludzie normalnie pracujący w Tesli zobaczyli, co się stało, przeanalizowali to. No, teraz to już pewnie robi to sam komputer, nie? Ale analizuje wszystko, co się wydarzyło, no i sprawdza, w jaki sposób Tesla mogłaby zareagować, żeby takiej sytuacji uniknąć. Więc i później na podstawie tego są tworzone specjalne algorytmy, które są wysyłane później jako update do wszystkich samochodów. No i w ten sposób mniej więcej, w bardzo krótki i zupełnie nietechniczny sposób powiedziałem, jak działa Artificial Intelligence w Tesli. No oczywiście jest to dużo bardziej skomplikowane, no ale wiesz, o co chodzi. To chodzi o to, że generalnie non-stop, jak teraz jeżdżą Tesle po ulicach, to faktycznie uczą cały ten ekosystem Tesli, no i one mają docelowo rzeczywiście jeździć same. Ja jakby, to jest odważne i jakby do... Spoko brzmi trochę jak utopia. Ja mam taki problem z tym, że kurczę, ja po prostu lubię jeździć samochodem. Oczywiście super by było, gdyby jeździć elektrycznym zamiast spalinowego, żeby być bardziej eko. Tam są cały czas rozmowy o tym, czy to faktycznie jest bardziej eko, czy nie, bo co się dzieje z tymi bateriami. Natomiast wszyscy producenci baterii i samochodów jakby nadal mówią, że spokojnie, jakby
oni te baterie będą brać do siebie i rozkładać na części pierwsze, na ile się da, i odzyskiwać te minerały, czy wszystkie elementy, z których te baterie są tworzone, więc jakby no jest dużo dyskusji, trudno powiedzieć na dzisiaj, czy faktycznie, no wydaje się dość oczywiste, że jednak elektryczne samochody są bardziej eko, no ale nie o tym. Chodzi o to, że ja lubię po prostu jeździć i nie wiem, czy ja bym chciał zostawić to komputerowi, nie? Natomiast to chyba będzie po prostu taka zmiana społeczna, że no samochody i w ogóle tego typu no różne, no, bo nie wiem, zakładam, że po samochodach pewnie będzie czas na autobusy czy inne w ogóle pojazdy, one będą służyć już tylko do podróży z punktu A do B i koniec, jakby ten fan z samego podróżowania no, będzie musiał się przenieść z kierowania na jakieś inne rozrywki, no nie wiem, poczytamy sobie w środku w samochodzie, może pogramy w gierki, może spędzimy razem czas z rodziną, chociaż teoretycznie też oczywiście spędzamy go jeżdżąc samochodem, no ale jednak kierowca powinien być skupiony na trasie, a nie koniecznie na gadaniu ze wszystkimi naokoło. Także no, ta przyszłość rysuje nam się ciekawie. Elon Musk wydaje się być chyba najbliżej rzeczywiście tych wszystkich rozwiązań autonomicznej jazdy, patrząc na resztę rynku, no on sam mówi, że absolutnie są już lata przed konkurencją. Oczywiście konkurencja nie śpi, cały czas coś tam kombinują, natomiast nikt nie jest aż tak odważny, a może głupi, żeby powiedzieć tak, autonomiczne samochody to jest coś, co będzie za 3 lata, nie? A Elon Musk mówi, no spoko, za 3 lata wymontujemy już kierownicę z naszych samochodów po to, żeby nikt nie przeszkadzał komputerowi w jeździe, bo on docelowo ma być dużo lepszy niż każdy kierowca, który jeździ samochodem, nie? No, zobaczymy. Jestem dobrej myśli, ale obserwuję troszeczkę z boku. To nie jest tak, że od razu Teslę zaraz będę kupował, żeby jeździć sobie autonomicznym samochodem, no ale zobaczymy. Najważniejsze, że z prądem. Protip na dzisiaj jest taki, wychodzimy na spacery, jest ciepło, przyjemnie, jest cudowna pogoda. Nie wiem, czy słyszysz te ptaszki, no to usłysz je na żywo. Trzymaj się i no co, do usłyszenia, no tam będę dzwonił. Narka.